Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź dźwięcząca albo cymbał brzmiącym. I gdybym miał dar proroctwa, znałbym wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, iżbym przenosił góry, a miłości bym nie miał, niczym nie jestem. I gdybym na żywienie ubogich rozdał wszystką majętność swoją, a ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie czci, nie szuka swego, nie wpada w gniew, nie pamięta urazy, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, chociaż proroctwa się skończą, choć zniknie dar języków, choć przeminie wiedza, bo w części tylko poznajemy i w części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie to, co jest częściowe. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, myślałem jako dziecię. Lecz gdym stał się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięcem. Teraz widzimy niejasno przez zwierciadło, lecz później twarzą w twarz. Teraz poznają po części, lecz później poznam, jak on i poznany jest. Teraz tedy pozostaje wiara, nadzieja i miłość. To troje, a z tych największa jest miłość. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu Jezus, wziąwszy z sobą 12, mówił do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wypełni się wszystko, co napisane jest przez proroków o Synu Człowieczym. Będzie bowiem wydany poganom, będzie wyśmiany, ubiczowany i obchwany, a po ubiczowaniu zabiją go i dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni z tego nic nie zrozumieli. I mowa ta była przed nimi zakryta i nie pojmowali, o czym mówiono. I stało się, gdy się przybliżał do Jerycha, że ślepiec pewien siedział przy drodze żebrząc, a usłyszawszy rzeszę przechodzącą, zapytał, co by to było. I powiedziano mu, że Jezus Nazareński przechodzi mimo. I zawołał mówiąc: Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, upominali go, aby milczał. On jednak bardziej jeszcze wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. A Jezus, zatrzymując się, rozkazał przywieźć go do siebie. I gdy się przybliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on rzekł: Panie, abym przejrzał. I rzekł mu Jezus: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, widząc to, oddał chwałę Bogu. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, abym przejrzał, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Tymi słowami ślepiec zwraca się do Pana Jezusa. I my powinniśmy tymi słowami dzisiaj do Pana Jezusa wołać: Panie, abym przejrzał. I my jesteśmy jak ci apostołowie. Jak ci apostołowie, którzy są ślepi, a nawet nie wiedzą, że są ślepi w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi im bardzo dokładnie, co się stanie. Pójdzie na mękę, zmartwychwstanie trzeciego dnia. A apostołowie nie rozumieją. Są tak bardzo zafiksowani na swojej wizji Mesjasza. Mesjasz przecież musi obalić Rzymian. Przecież musi wynieść naród izraelski na piedestał. Mesjasz przecież ma żyć na wieki. W ogóle nie mieści im się w głowie, że Pan Jezus może zostać umęczony. A słowo zmartwychwstanie w ogóle chyba najwyraźniej nic im nie mówi. Być może dlatego, że w ogóle nie biorą pod uwagę, że Pan Jezus może umrzeć. I tak oni nie widzą. Natomiast ten ślepy też nie widzi, ale tak naprawdę
dostrzega to, co istotne. Widzi Pana Jezusa, który może się nad nim zlitować i widzi, że on potrzebuje tej pomocy. Dlatego to on jest dzisiaj dla nas wzorem. I my chcemy wołać: Panie, abym przejrzał. A cóż to mamy zobaczyć? Trochę podobnie jak ci apostołowie. Mamy zobaczyć cel, do którego zdążamy. Pan Jezus wskazuje im ten cel, mówiąc: idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie umęczony i trzeciego dnia zmartwychwstanie. My teraz rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Wyruszamy, trochę podobnie jak ci apostołowie, do Jerozolimy. Wyruszamy w kierunku okresu męki pańskiej, w kierunku Triduum, w kierunku rozważania tych wielkich tajemnic i liturgicznego obchodzenia tych wielkich tajemnic naszej wiary i w kierunku zmartwychwstania. I zupełnie osobiście my tutaj mamy uczestniczyć w tych wydarzeniach. Mamy razem z Panem Jezusem umierać dla grzechu, aby razem z Nim zmartwychwstać dla tego nowego życia. No ale żeby to faktycznie zrobić, właśnie tutaj trzeba najpierw to zrozumieć. Trzeba najpierw to zrozumieć, a później o to zawalczyć. W tym wszystkim jest jeszcze święty Paweł, który w dzisiejszej lekcji mówi nam o miłości. No i może się wydawać, że zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Dlaczego akurat teraz święty Paweł mówi o miłości? Mamy Wielki Post. Przygotowujemy się do tej śmierci dla grzechu, do obchodów męki pańskiej, po to, aby razem z nim zmartwychwstać. Dlaczego Kościół wybiera dzisiaj lekcję, która opowiada o miłości? Dlatego, że ta miłość to ma być to nasze zmartwychwstanie. A więc to jest ten nasz cel, do którego zdążamy. My mamy zmartwychwstać do nowego życia z Chrystusem. Oznacza to śmierć dla grzechu i życie dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten motyw będzie się później w okresie wielkanocnym powtarzał nieustannie. I to będzie znowu bardzo często święty Paweł, który będzie nam o tym mówił, że umarliśmy dla grzechu, aby żyć dla Chrystusa. I dobrze by było, żebyśmy my wtedy, gdy będziemy słyszeli te słowa, to żebyśmy nie zastanawiali się wtedy, a co to ma znaczyć, tylko dobrze by było, żeby to była już dla nas rzeczywistość. Przynajmniej w jakimś stopniu. Bo oczywiście co roku musimy na nowo umierać dla grzechu w tym okresie Wielkiego Postu. Co roku musimy to staranie podejmować. No ale właśnie, musimy to staranie faktycznie podejmować. A żeby je podjąć, to trzeba najpierw wiedzieć, jakie ono ma być i jaki właśnie jest jego cel. I dlatego dzisiaj ten święty Paweł z tą prawdziwą miłością, która jest celem, do którego mamy dążyć w tym okresie Wielkiego Postu, jest tym celem, który ma nam przyświecać pośród naszych wielkopostnych umartwień. Prawdziwa miłość. Słowo to jest dzisiaj tak strasznie nadużywane, jak chyba żadno inne, ale myślę, że tutaj nie wymaga to aż tak wielu wyjaśnień. Zwrócę tylko na to uwagę, że to, co dzisiaj świat nazywa miłością bliźniego, już nie mówię w ogóle o miłości pojętej jako jakieś emocje, to zupełnie, o tym zupełnie tutaj nie mówimy, ale to, co w Kościele dzisiaj nazywa się miłością bliźniego, to jest coś bardzo specyficznego. Myślę, że tego może do końca nie rozumiemy. To, co dzisiaj w Kościele nazywa się miłością bliźniego, jest w praktyce nieprzeszkadzaniem tym, którzy zdążają do piekła. Z modernistycznej wizji religii wynika, że wszystkie religie są dobre, bo wszystkie wynikają z ludzkich, autentycznych potrzeb religijnych, a więc wszystkie religie są mniej lub bardziej dobre. A więc w takiej modernistycznej, w tym dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli wynikającej z tej herezji potępionej przez świętego Piusa X, w tej wizji religii wszyscy mają tak naprawdę rację. Wszystkie religie mają rację, wszystkie zdążają sobie spokojnie swoimi ścieżkami do Pana Boga. I miłość bliźniego według właśnie modernistów polega na tym,
żeby nikomu nie zwracać, broń Boże, uwagi, żeby nikomu nie przeszkadzać w tej jego drodze, żeby nikomu nie powiedzieć, że ale słuchaj, przecież to i to jest niedobre, przecież to i to jest błędem, przecież to i to jest grzechem. Na tym polega według nich miłość bliźniego. Żeby, broń Boże, nikomu nie zwrócić uwagi. No bo przecież wszyscy i tak zdążamy na tej drodze do nieba, a potępionych to najprawdopodobniej wcale nie będzie, a jeśli będą, to jacyś tylko absolutnie zatwardziali grzesznicy, jakieś zupełne wyjątki. I taka jest w praktyce według nich miłość bliźniego. Nikomu nie przeszkadzać na jego drodze, nikomu nie zwracać uwagi, pozwolić każdemu, żeby szedł sobie swoją drogą. No i od tej zasady są pewne wyjątki, bo dobrze wiemy, że są tacy, których można beszczać nieustannie, którym nieustannie można zwracać uwagę, że są w błędzie, że rozbijają Kościół, że są nieposłuszni. Takie grupy również są, ale to chyba również nie wymaga szczególnego komentarza. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z miłością bliźniego. Święty Paweł, gdy dzisiaj mówi o miłości, to jest przede wszystkim miłość do Pana Boga. Miłość, która, jak mówi święty Jan Ewangelista, polega na tym, że wypełniamy Boże przykazania. A więc nie jakieś wielkie emocje, nie uczucia. Pokazujemy naszą miłość do Pana Boga, wypełniając przykazania. Pokazujemy naszą miłość do bliźniego, prawdziwą miłość bliźniego, przez to, że naprawdę silnie pragniemy jego dobra. A człowiek, który pragnie dobra drugiego człowieka, swojego bliźniego, jak najbardziej ostrzega go przed niebezpieczeństwem. I nie udaje, że wszystko jest w porządku, gdy ten na przykład jest buddystą, protestantem czy kimkolwiek innym. Gdy ktoś znajduje się na złej drodze, to prawdziwa miłość bliźniego skłania do tego, popycha do tego, żeby tego człowieka z tej złej drogi zawrócić. To robił Pan nasz Jezus Chrystus praktycznie przez całe swoje życie. To robili apostołowie, to robili wszyscy święci. I oczywiście oni pojmowali tą miłość bliźniego dokładnie w ten sposób. To wezwanie nawróćcie się jest nieustannie w ustach świętych. I ono dosłownie oznacza nawrócenie się, odwrócenie się od swoich błędów, od swoich grzechów i podążanie za Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ale ta miłość, o której mówi święty Paweł, faktycznie jest miłością cierpliwą, łaskawą. Tą, która nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie czci, nie szuka swego, nie wpada w gniew i tak dalej, i tak dalej. To również jest bardzo ważne i to być może już bardziej nas osobiście dotyczy. Pamiętajmy o tym, że właśnie tak działa silne pragnienie dobra drugiej osoby. To silne pragnienie dobra drugiej osoby sprawia, że człowiek nie nadyma się, nie szuka swojej czci, nie gniewa się. Bo bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę takiej fałszywej miłości, że tak, ja tutaj właśnie chcę nawrócenia, ja tutaj chcę dobra, ja chcę, żeby wszyscy przecież zdążali do nieba i tak bardzo tego chcę, że jestem wściekły nieustannie, bo przecież inni są na złej drodze. To świadczy o tym, że to nie jest miłość bliźniego, tylko to jest nieuporządkowana miłość własna. Jeśli z naszego pragnienia zaprowadzenia innych do Pana Boga nie wynika pokój, nie wynika to, o czym mówi tutaj święty Paweł, czyli pokora, spokój, łagodność, cierpliwość. Jeśli to nie wynika z naszej miłości bliźniego, z naszego pragnienia dobra dla drugiej osoby, to znaczy, że nasze pragnienie dobra drugiej osoby wcale nie jest pragnieniem dobra drugiej osoby i ulegliśmy pewnej iluzji. To, co my myślimy, że jest miłością, tak naprawdę jest miłością własną. My chcemy innych doprowadzić do tego, w co my wierzymy. My chcemy, żeby innych przekonać. I z naciskiem na my, to co my, to co ja. I to jest dosyć subtelna różnica, ale jednak bardzo znacząca. Bowiem z tego pragnienia nie dla dobra drugiej osoby, tylko do tego pragnienia, powiedzmy nazwanego
miłością, zakrada się bardzo łatwo. To pragnienie mojej czci, to ja przyprowadzę tą osobę do Pana Boga, to ja przekonam tą osobę, to ja pokażę tej osobie, gdzie jest prawda. I bardzo łatwo z tej miłości bliźniego przechodzi się do miłości własnej, do szukania swojej własnej osoby. I można to bardzo łatwo poznać właśnie po tym. Prawdziwa miłość doprowadza do tego, o czym mówi święty Paweł. O cierpliwości, łaskawości, do pokory, do spokoju. Ta miłość nie pamięta urazy, nie cieszy się z niesprawiedliwości, wszystko znosi i tak dalej, i tak dalej. Teraz warto jest zrobić sobie ten rachunek sumienia. Czy to, co my nazywamy tą naszą miłością bliźniego, przypadkiem przeważnie nie jest miłością własną. Tym tak naprawdę, czy gdy, wtedy, gdy mówimy o tym, że tak nas boli, że ten świat idzie w złą stronę, że Kościół idzie w złą stronę, że tamten i ten idzie w złą stronę, to czy tak naprawdę głównej roli nie odgrywa w tym nasza miłość własna? W tym, że my byśmy chcieli, żeby było tak, jak my chcemy, żeby było. W tym, że my byśmy chcieli, żeby wszyscy robili to, co my robimy, a nie tak naprawdę za tym wszystkim stoi ta prawdziwa miłość. To pragnienie dobra drugiej osoby. Jeśli by tak było, tak jak już wspominałem, widzielibyśmy to, o czym pisze święty Paweł. Pokój, łagodność, cierpliwość. Swoją drogą to działa również wobec nas samych. Jeśli nie mamy cierpliwości wobec nas samych, nie mamy cierpliwości, bo znowu upadłem, znowu nie potrafię, chciałbym już lepiej, to też pokazuje, że nie kierujemy się w naszej walce o świętość miłością do Pana Boga, tylko miłością własną. Ja bym chciał już być doskonały, albo ja myślę, że ja już jestem na takim zaawansowanym stopniu i dlatego każdy grzech nagle wprowadza mnie straszliwy gniew, niepokój, znowu, jak to możliwe, że się nie udało, przecież ja już myślałem, że jestem na takim i takim poziomie. Prawdziwa miłość do Boga i bliźniego daje właśnie pokój, cierpliwość, łagodność. I pamiętając o tym wszystkim, o czym mówiłem na samym początku, czyli o tym zupełnie fałszywym pojmowaniu miłości bliźniego przez Kościół dzisiaj, przez świat dzisiaj, jednocześnie musimy o tym pamiętać, żeby nie ulec tej pokusie do nazywania miłością Boga i bliźniego naszej miłości własnej. I jeśli dostrzegamy ten gniew, niecierpliwość, ten brak łagodności w nas samych właśnie wobec błędów innych, to zawołajmy dzisiaj z tym ślepcem, od którego zaczęliśmy, do Pana naszego Jezusa Chrystusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie: Panie, abym przejrzał. I prośmy Go w tym okresie Wielkiego Postu o to, abyśmy przejrzeli, o to, abyśmy zobaczyli, jak bardzo słabi, jak bardzo grzeszni jesteśmy. I podejmując wszystkie nasze postanowienia, umartwienia wielkopostne, miejmy to zawsze przed oczami. Ten cel postawiony nam dzisiaj przez świętego Pawła, czyli prawdziwą miłość. Prawdziwą miłość, która jest mocna jak śmierć. To znaczy ona pragnie doprowadzić każdego do nawrócenia, pragnie doprowadzić każdego do nieba. Ale w tym wszystkim nie szuka samego siebie, nie szuka swojego zwycięstwa, nie szuka swojego triumfu, swojego zadowolenia, tylko właśnie szuka naprawdę dobra. Szuka tego, czego Pan Bóg chce. A co rozpoznajemy? Po tym, o czym pisze dzisiaj święty Paweł. Prośmy o tą prawdziwą miłość i miejmy to cały czas przed oczami. Nie zapominajmy, że Wielki Post to nie jest czas duchowego sportu, gdzie chodzi o to, żeby wykonać jakieś ćwiczenie. Tutaj zrobię tyle i tyle takich duchowych pompek, przysiadów i wtedy już udało się. Nie. Chodzi o to, żeby osiągnąć prawdziwą miłość. Prawdziwą miłość, która nie szuka swego, która nie wpada w gniew. Prawdziwa miłość, która jest łagodna, która nie szuka poklasku. Jeszcze raz prośmy Pana Jezusa cały czas. Panie, abym przejrzał. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.